3, 2, 1, start! Przyroda jest czysta, przyroda jest nieskażona, jest to teren rolniczy i leśny, więc oprócz tego równinny, więc dla rowerzystów jest to doskonały poligon do sprawdzenia swoich możliwości. Dzisiaj mamy taką imprezę konkursową, wymaga wysiłku, trochę emocji jest. Nadleśnictwo organizuje ją wspólnie z gminą Sosnowica. Jest to drugie takie wydarzenie w Nadleśnictwie, bo rok temu była podobna. Natomiast myślę, że to zachęci i spopularyzuje nasze lasy i zachęci przede wszystkim ludzi do korzystania praktycznego, bo poruszanie się rowerem to jest jedna rzecz, a obserwacja przyrody, poznawanie pewnych niespodzianek związanych ze zwierzyną, z ptakami, historii, bo jest bardzo bogata. Także zapraszamy bardzo na trasy rowerowe w Nadleśnictwie. Sosnowica to jest królestwo lasów, dlatego że tu lasy parczewskie rozciągają się i Nadleśnictwo obejmuje właśnie te wszystkie lasy, które są lasami od zarania dziejów. Nie tylko utworzone w okresie powojennym, ale są to tak zwane lasy parczewskie. Równinne, przepełnione zielenią i wodą, bo jest mnóstwo jezior i stawów. Proszę Państwa, rowerem można w lesie jeździć wszędzie, za wyjątkiem terenów, które są albo uprawami, albo plantacjami nasiennymi. One są wtedy oznaczone. Uprawy i młodniki do lat około 10-4 metrów wysokości, tam nie jeździmy. Natomiast wszędzie pozostałe obszary są do dyspozycji. I na naszym terenie jest kilka tras rowerowych. Jedna jest związana ze Szlakiem Jagiellońskim, z Drogą Królewską. Są to trasy albo szutrowe, albo asfaltowe, na których można kilkunastokilometrowe, kilkudziesięciokilometrowe wycieczki sobie organizować. Tam są ustawione i tablice informacyjne, są ustawione ławki do odpoczynku. No w lesie nie ma poczęstunku, trzeba przywieźć ze sobą i zabrać ze sobą to, co, bo to jest ważne, żebyśmy nie zaśmiecali tego terenu. Natomiast no, Sosnowica dysponuje trochę taką bazą niewielką turystyczną, jest trochę kwater agroturystycznych, jest restauracja, jest parczew, jest Urszulin niedaleko, bo z drugiej strony na pograniczu z parkiem, Poleskim Parkiem Narodowym znajdują się nasze tereny do jazdy. Jest Jezioro Bialskie i wieś Białka, tam jest jeszcze czysta woda i możliwość wykąpania się, no i oczywiście taka baza turystyczna bardzo duża. Staramy się, żeby to była najlepsza impreza maratonów MTB w województwie lubelskim. Na ten moment zawodników ciężko mi powiedzieć, ponieważ zapisy nadal trwają, tak. Przez internet zapisało się 122 osoby, trasa prowadzi na pętlach 14-kilometrowych. Trasa jest bardzo urozmaicana, jest dużo piachu, dużo błota, dużo też drogi szutrowej. Każdy znajdzie to, co lubi najbardziej. Są też najmłodsi. Tak, jak najbardziej stworzyliśmy również kategorię dystans mikro dla najmłodszych, żeby również zaszczepić ich jako pasjonatów kolarstwa. Pan osobiście również rowerzysta? Tak, jak najbardziej, dlatego to organizuję. Trasa naprawdę, organizator, brawa, z trasy wyciągnął tylko co można było. Akurat dzisiaj zdecydowałem się na krótszy dystans, bo specjalizuję się trochę w krótkich dystansach, jeżdżę indywidualnie na czas, głównie MTB, tak doraźnie. Ten krótki dystans to ile kilometrów?
Dzisiaj było akurat 27. 27. Wszystko trasy, cała trasa lasem? Tak, lasem. Tam były takie przecineczki, leśne dukty plus jakieś tam polne dróżki, ale generalnie super, no super sobota. Czy rekreacyjnie, czy sportowo te lasy warto polecać, te trasy rowerowe tutaj w Sosnowicach? Każda forma godna polecenia, rekreacja, sport, turystyka, wszystko, nawet grzybki widziałem, ludzie zbierają grzybki.